Poukładałem sobie trochę w ekwipunku. Trochę jest ciężko, bo wziąłem jednak mimo wszystko trzy bronie. Ale z takich ciekawostek... No, zmieniłeś plecak, Tomek. Jest, mam już. Mike? To ty? Tak, czuła. Wróciłeś? Wróciłem, witaj. Witaj! Jakąś laskę i jeździ do niej. Jeździsz do jakiejś laski? Cicho, cicho, cicho. Jeździsz do jakiejś laski, a nas zostawiłeś? Wiesz, jak było, kurwa, ciężko? Nie. Wiesz, jakie były historie, jakie było ciężko? Kurwa, jak było ciężko? Podobno ma dwa wielkie, duże melony. Tak było, No ma, no ma. O kurczę, a gdzie do niej jeździsz? A tam za lasem jest, wiesz? A za lasem, później za lasem. Ci pokażę. Za lasem, no to proszę bardzo. Tak, później ci pokażę. Dobra. No wiesz, no ja nie będę wchodził w paradę, ja mam małżonkę. Od ostatniego czasu, jak się widzieliśmy, to mam małżonkę. No, w zasadzie, no można powiedzieć, taki związek wymuszony przez NATO, ale bardzo dobrze mi się z nią kooperuje. No. I kopuluje też, ale więc to, nie narzekam. Ale to naprawdę duże balony. Naprawdę? Tak. No nic, no pokażesz, zobaczymy. Co tam w ogóle u ciebie słychać? Masz wszystko? Tak, w sumie tak. A co u mnie słychać? No niewiele, tyle, że tam spędziłem trochę czasu. Amunicję masz? Wszystko masz? Ubrany, ciepło? Dobrze. Tak. A widziałeś bestię moją? A propos takich... Właśnie widziałem ten rowerek, bardzo ładny. To nie rower! A gdzie ma pedały? Jak wstałem, to dwa już były, ale spokojnie, tutaj, o, tutaj te dwa, o te mi dwa chodziły, proszę bardzo. O, to jeździ, Mike, to jeździ. Normalnie 90 na godzinę, Max. No wiem, no nie jest to jakieś spełnienie marzeń i tak dalej, no ale wiesz, powiem ci tak, no. Do Topolina wczoraj obróciłem w 15 minut, goniło mnie na to samochodem, nie zdążyli mnie dogonić. Ty, to może lepiej było zadzwonić po taksówkę. Tak dzisiaj z Tomkiem spotkaliśmy. Taksówkę? Tak, taksówkę. Na radio, na 91.9 można wywołać. 91.9, sprawdzę, bo coś mi się nie chce wierzyć. Taksówka? Normalnie w postapokaliptycznym świecie? Tak, no. No właśnie. 91.9. Tylko może radiostacja, bo nie wiadomo gdzie jest. Mówił właśnie, że od kursa chyba bierze albo stówkę, albo dwie stówki. Dwie stówki od kursu, ja cię kręcę. Albo chyba stówkę, wiesz? A w dwie strony 150 taka promocja. Czekaj, tu jest teraz stacja. A, akumulatora nie ma, bo wciągnąłem go do mopika. Dobra, no ale przekonam się, będę potrzebował. O, jeny. Ty, a to jak oceniasz taką brońkę? Dobra? No, powiem ci, lepsza na pewno niż jotka, ale tłumik, celownik taki, kurde. No wczoraj znalazłem w tym, ja w skrzynce papieru? Komendanta w Topolinie. Poczekaj, nie mam ani pudełka amunicji, które mógłbym otworzyć. Żebym celował, tylko podaję. A właśnie, o ten pasek się chciałem zapytać. MRBA. Ktoś go używa? Może? Znalazłem go ostatnio, ale nie używam. Jak ci potrzebny, to weź. O, takiego. Gdzieś to znalazłem? Tu w tej skrzynce? O kurde. A! Stelaż? Tak. Wiesz co? Dwa tygodnie temu był chłop, który tutaj proponował to, tylko problem był, wiesz jaki? Że kurwa, trzeba było ten stelaż ściągnąć, żeby do plecaka zajrzeć. No tutaj jest podobnie, jak masz kieszonki dopięte, to nie widać. Mhm. Nie sięgniesz do niego. Ale no bo ogólnie łowiliśmy ryby i tutaj koło handlarza na pomoście. Ja się odwracam w stronę Majka, gadamy. Aha. I patrzę, kurwa, i w krzakach leży, nie? Z plecakiem. Z plecakiem już. No to jest to spoko, tylko tak, że wiesz, ciężkie, nie? 3 kilogramy jest... gdzieś tak, 5 kilo, jak złapałem tak gdzieś mniej więcej. No, dlatego on jest fajny, na to jak zrzucić kamzę tą kuloodporną, ubrać jakąś pojemną, lekko, gdzieś na jakąś taką wyprawę, gdzie idziesz, wiesz, jakiś, nie wiem, wiesz, bunkier, czy duża militarka, czy w gaz, czy coś, o to tak można ją zabierać. Aha. To nawet tu nie będę tak, w tym chodzić, bo to za ciężko. O tej taksówce, to mi nie wiedzie. A, no taksa, 91.9 za 100, nieważne, jeden kurs bierze, nieważne jest odległość, 152 strony.
jedna osoba, jak każda kolejna osoba 25 więcej. Czyli można powiedzieć, że kurs w dwie strony 150, dla, albo 175 dla dwóch osób. Ja cię kręcę, taksówka. Pozna polityczny. No. I to taka rasowa, żółta taksówka. Był gość i sprzedawał kasety i przyjechał na takim zajebistym junaku, o, no. 350, ja wie, ja wie. Dwuosobowym, jawa, 350, piękna, czerwona, dwuosobowa, sprzedawał kasety, bardzo podobna do twojego. No to podobna to nie ma co, No i sprzedawał kasety za stówę jedna, kupiłem trzy, jedna mi się jakaś w miarę spoko trafiła, ale miał tyle tych kaset, że stwierdziłem, że no nie będę ich oglądać każdej po kolei. A mówił w jaki sposób na przykład się można z nim skontaktować i kupić te kasety? Powiedział, że dopiero w sobotę. W sobotę dopiero? W sobotę poznał jakąś Lucynę, znaczy no tą Lucynę, tak mówił, Czesiek się nazywa w ogóle. I rozstawia stragan, będzie rozstawiać stragan gdzieś tam właśnie Geraltowie. Okej. Okay. No i kupiłem trzy od niego i ogólnie trafiłem tak, że dwie mam po rosyjsku. A to można w takim razie go ojebać z tych kaset i ojebać go z tej jawy. No ja bym go nie opierał, on jest od tych braci. Braci Hajko? I ten. No to zawsze można powiedzieć, że Ciosiek mieszka z nami, kurwa. Ja umiem głos Cześka naśladować. Czesio. I kurwa wiesz, albo że zginął, kurwa, że coś, że pomagaliśmy. No, może być ciężko, ja z ale Hajko powiedział, że będzie drugi taki motor. Powiedział, że będzie, jest taki, kupił dwa i jeden jeszcze jest w trakcie restauracji i podobno na tym jakiś obóz jest i będzie chyba do wygrania ten motor. Okej. Problem jest jeden, moi drodzy. Kurczę, bo pamiętam, że Melipe mi gdzieś tam na administracyjnym proponował, żeby Mariusz miał te kasety, ale już jak widzę, zajęte. I tak myślałem sobie nawet, żeby motorkiem obwoźnie, ale no, widać... Potężne umysły myślą podobnie, Makabra już to zaczął robić. Dlatego myślę, żeby go może odjebać na tym motorku i zabrać mu kasety, motorek i jeździć. Myślę, że to byłoby dobry. Myślę, że to mógłby być dobry pomysł. I zespotuję go w taki sam sposób, jak on mnie wczoraj, jak jeździliśmy motorkiem jak na to. I kurwa go złapię. A, Tomek, jeszcze jedna rzecz. Hajko wczoraj w nocy opierdolał. Kurwa, wy do tej bimbrowni nie chodź tam w ciągu dnia. W nocy, zaczaić się. Podobno na to tego pilnuje. Dlatego widzieliśmy tam tamte patrole. Tej bimbrowni oni strzegą. I Hajko tam chyba zabił ze dwóch albo trzech w ogóle. Wczoraj. Idę bełty porobić trochę. Przyjaciół ma, na których może liczyć kości. Kamizelka taktyczna, 35. No, powiem wam tak, no coś tutaj jest. Co jest? Wstajemy! Co się dzieje? Nic się nie dzieje, co? Nie ma co spać. Siema, Adam. Siemanko. Co tam u ciebie słychać? Jakieś ciekawe historie, opowieści masz? Co się śniło? No, spałem przed chwilą. Oho. Co jeszcze? Głodny jestem. Macie coś do jedzonka? A pić się chce? Pić też. masz to pićku co ostatnio? O kurwa, ty! Poczekaj. Co ja znalazłem? Tabletki antyradiacyjne. Pojedyncza dawka pomaga pozbyć się radioaktywnych cząsteczek z organizmu. Tak jest napisane, kurwa, na ulotce. Mocne tablety. Mocne. Mamy jedzenie. Tam chyba w szafce nawet znajdziesz kilka rybków. Chłopaki dzisiaj połowili. Dobra, Mariuszek, ja już uciekam, bo ja lubię się już niecierpliwi. No dobra, no pozdrów ją od nas tutaj. Do zrobienia z konopek. I co, widzimy się kiedy? W piątek? Tak. Dobra. Mnie puścić, no? Dobra. No to szykuj się. Może coś, jakąś daleką wyprawę wymyślimy. Koniecznie. Dobra, do zobaczenia. Dobra, do powodzenia. Do zobaczenia, papa. Dziwnie to brzmi, że gdy musisz żonie wódkę zawozić, trochę pato, ale w tych czasach pewnie na trzeźwo z takim mężem trudno wytrzymać. Wow, wiesz co?
tutaj. No, wjeżdżaj, wjeżdżaj. Dobry. Mariuszko, co ty tutaj robisz? Dobry. Przyjechałem do żony. Wow, no zaskoczyłeś mnie. O! Dzień dobry, dzień dobry. Tamy. Siemanko, siemanko. Witamy. O, sztuczna lucyna. Sztuczna lucyna. Chlebem i solą. Witamy. Sztuczna lucyna, dzień dobry, dzień dobry. Ja mam dla ciebie parę prezentów. Ja też mam dla ciebie. Witam cię chlebem i bez soli. Chlieb! Ja jestem pieczy chlebek, ale super. Upiekłaś sama? No nie. Nie, ale jak już znalazłam, to od razu pomyślałam o tobie. Dobra, no to teraz tak. Dobroci. Pokaż mi swoje towary, co to dla mnie masz? Mam dla ciebie parę rzeczy. Byłem wczoraj, jak prosiłaś, zrobić ci troszeczkę flaszoczek. A w sumie to nie mi, tylko tej menelicy, ale dobrze, dziękuję kochany. No to słuchaj, to tobie czy menelicy, jak tam się określasz, to już twoja sprawa, Lucynka. Dla mnie jesteś Lucynką. Dla mnie jesteś Lucynką. Beata, dobrze? Dobra, mam tu jeszcze trochę tych cukrów i tak dalej, to też chcesz z powrotem? No tak, a dzisiaj tak trochę pohandlowałam z cukrami i nawet sąsiad mi przyniósł, wszystkich męczę o te drożdże. O, dziękuję. O. Wow. Jak w ogóle ten, jak wam w ogóle poszło, powiedzcie się, pochwalcie. Dobrze, zaczęli ważyć. Uważyli im. Twoja wódeczka, można powiedzieć, chyba nawet pierwsza została uważona. Wow, pierwsza wódeczka. Pierwsza wódeczka, powiem ci, uważona. Beacie, możesz powiedzieć, proszę bardzo, jeszcze butla. I tam jeszcze był ten, oto. Wąż rzeczny, tu. Tak, wąż rzeczny, no i co? No i powiem ci tak. Powiedz. Powiem ci tak, no uważona. Powiem ci tak, jeżeli chodzi o przepis, recepturę, no to przede wszystkim najważniejsze jest to, żebyś wzięła dużo garnców. No jeżeli chodzi o drożdże, to muszą, no tak wydaje mi się, że całe opakowanie trzeba wrzucić, ewentualnie tam, nie wiem, jak jest połówka, to jeszcze przejdzie, ale jak już masz tam jakieś skrawki i tak dalej, to ciężko to odmierzyć. Więc to jest to, ta informacja, jeden ziemniaczek na garnuszek, dwa garnuszki musisz wrzucić do urządzenia, uprzednio podłączając aparaturę razem z kablem. No i później odpalasz całe widowisko, całe show, no i około 10 minut, że tak powiem, się to napierdala, gotuje, piecze. No i super. Informacja jeszcze od Hajki, który tam strzelał w okolicy, żeby uważać na natowców, bo oni pilnują tego bardzo, bardzo dobrze, więc najlepiej w nocy, najlepiej, wiesz, pod osłoną mroku. O, ja sobie zjadłeś surowego ziemniaka? Nie, on był suszony. Był gotowany ziemniak. A, okej, dobra. No dobrze. A jakieś plany na dzisiaj? Coś? Tak, zapraszam cię bardzo serdecznie. Możesz wsiadać na ramę, bo Tomek coś tam wspominał o polowaniach. Ja bym chciał jakąś wyprawę odbyć. Jest też Adaś, napił się paliwa, więc można, kurwa, zapierdalać. I wiesz co, motorka chyba nie biorę. Mam tutaj takie rzeczy, jak macie jakieś śmieci czy coś śmieci, znaczy takie rzeczy, które mogą się przydać bambikom, a wam niekoniecznie, to dajcie znać, bo ja będę ruszał na taki malutki handel obwoźny, żeby wytargować te klucze francuskie. Już jeden mam. A właśnie, a propos handel obwoźny, z jakieś 20 minut temu na radiu kontaktował się jakiś facet z Sitnika i powiedział mi, że dobrze zapłaci za jakiś transport z Sitnika do kamieniołomu, bo w Topolinie widział jakieś ogłoszenia, że jest jakiś transport gdzieś. Tak, taksówka. No ale ja tutaj, wiesz, no kogo? No ewentualnie ciebie na ramę. No i to, ale powiem ci tak, po tym ziemniaczku to nawet nie wiem, czy ciebie na ramę wezmę. No to jest taki sprzęt, no. Ale podobno, ja, mi to się marzył taki handel kasetami, ale nie mogłem ich nigdzie znaleźć. Jedyna kaseta, jaką znalazłem, słuchajcie, to ta. Patrzcie. To ta. Jedyna kaseta, jaką znalazłem. Ale słyszałem, że jest jakiś jegomość, który jeździ i to lepszym motocyklem ode mnie i handluje kasetami. No wkurwiłem się niemiłosiernie. I to takim, żebyśmy się we dwójkę zmieścili, Mariusz. I wkurwiłem się niemiłosiernie. Zakupy. Zrobiłeś u niego zakupy jeszcze. No to powiem ci tak. Słuchajcie, jako społeczność Geraltowa wzywam was.
oddam wam tego mopika, jak mi pomożecie, kurwa, przejąć te kasety, motocykl i jego, kurwa, pozwolenie na biznes. Ale słuchaj, on mówił coś takiego, że generalnie szuka, w sensie, że on może być zaopatrzeniowcem. Więc jakbyś się dobrze dogadał z nim i na przykład ten motocykl na tamten sobie z nim zamienił, plus dodatkowo biznes, no same korzyści, Mariuszku. A nie lepiej go po prostu łódź? Wybaczcie, że tak on mówię. On coś wspominał, że ktoś go już próbował gdzieś tam chyba dopuścić. No i on ma bardzo dobry kontakt z braćmi Hajko. A, że ma plecy u braci Hajko, mówił tak. No i no ktoś, kto go próbował napaść, to tragicznie skończył, że gdzieś tam dynda. No to słuchajcie, no to wy byście to zrobili za mnie. Poruczniku. Ja to słyszałem, że... Ja dziękuję. Poruczniku, powiem ci tak, poruczniku, ja to w ogóle słyszałem, bo on... Marszałku. On był marszałku. Dzisiaj u nas. Marszałku, poruczniku. Była sytuacja taka, że on dzisiaj był u nas podobno, sprzedawał kasety i sięgnął do złej kieszeni i zamiast kasety wyciągnął paskę na to. Ja nie chcę nic mówić, poruczniku, marszałku, generale. Ale warto by było się zastanowić nad tym wszystkim. Trzeba będzie najpierw skonfrontować to z tymi Hajko. Dobra, to już tam nic nie konfrontuj, to no. No nie, no nie, to wymyśliłem to. Dobra, słuchajcie, ruszacie z nami też? Chcecie? No możemy, tylko pozwól, że się wypakujemy, bo właśnie wrzuciliśmy, wyobraź sobie, Ryszarda. Od Ryszka. Mariusz, właśnie. No. Poczekaj, daj mi sekundkę. Ty, a mogę zrobić kanapkę z rybą? Ty, mogę kanapkę. No to skóry jeszcze. Kanapkę z rybą mogę. Wszyscy zapakowani. Mariusz pieczy chlebek, ty. Kubu, nie wiem jaki jest dzień tygodnia, ale proszę. Owocowe czwartki. O, dziękuję. To weź sobie, Mariusz pieczy chlebek, kanapkę ci zrobił. Zrobisz mi kanapkę, super. Kanapka z rybą. O, pysznie. Pysznie, to kanapkę na drogę. Ja, a w ogóle jak to wyszło z tym bimberkiem? Ile tego się udało zrobić? Z tego, co dała mi Lucynka, to 3 butle. Brakowało garnców. I właściwie jednych drożdży. No to właśnie mamy dzisiaj jedne drożdże i garnców, a garnców i ziemniaczki. Porucznik, marszałku, generale. Wczoraj napadło mnie na to znowu. Wzięliśmy już sporo. Okradli dzisiaj mnie. Do nas też strzelali. Okradli mnie, gnoje pieprzone. Spokojnie. A wiesz, skąd, marszałku, wracałem? Z Topolina. Otworzyłem skrzynkę komendanta. I miałem tam naprawdę sporo fajnych, ciekawych rzeczy. Mariuszku, ale wiesz, że tą kasetę... Pokaż tą kasetę, jak ona jak ona się nazywa? To jest Walczyć o przetrwanie. To taką kasetę też sprzedawał. Miał taką kasetę? Nawet sprzedawał... Tak. Powiedział, że to jest hit tego lata. Przygodami jest codziennie otoczony. Hit tego lata. Hit tego lata? Poczekaj, spróbuję jedną rzecz zrobić. A, może inaczej jakoś to odpolę. No, także hit lata, no. Dobra, słuchajcie, to co? Widzimy się może na skrzyżowaniu przy konopkach, co? Wy się rozpakujecie... No, musimy jeszcze iść sprzedać skóry. Więc nie wiem jak to tam, czy pójdziemy najpierw sprzedać skóry i przyjdziemy do... A dużo ich macie? Ty będziesz... No mamy ich sporo. No to... Czekaj. To może się spotkamy w konopkach po prostu. Dobra, czekaj. To może wam pomogę przewieźć je, co? Wiesz co? Tutaj są w plecaku, słuchaj. Ja mogę jechać wam sprzedać te skóry i się spotkamy i dam wam kasę. No dobra. To przyjdź, bo mamy więcej tego w ogóle, nie? Więcej tych skór jeszcze? No to dawaj, to dawaj. Tak. Kurde, gdybym wiedział, to bym nie przyjechał na pełno, a ja... Można powiedzieć takim... z myślą handlową. Już zapakowałem motocykl, żeby ruszyć na północ do Ryśka, ale no nagle się okazało, że gdzieś tam... Idziemy na wyprawę, dobra. O kurde, to trochę ich macie. O, no tak, jakiś... tak, dlatego już pięć... Słuchajcie, z przyjemnością wam pomogę. Trzymy nam się tu w szafkach, słuchaj. Z przyjemnością wam pomogę. No. Tylko za paliwo wezmę, no. Dobra. No, jasne, jasne. Oczywiście. No więcej nie upchom chyba. Ale to zaraz po tym, jak się rozliczymy za te 2,5 stówy tam pożyczone. A, no to słuchajcie, powiem wam tak. Akurat
Dobra, momencik, bo ja tutaj znalazłem paliwo. Także nie trzeba będzie się rozliczyć. Nie? Jest paliwo normalnie znalezione. O, i taką kasetę od niego kupiłam. Jakieś takie wycie, a myślałam, że coś fajniejszego to będzie. No i tłumik szlachtera. Ale taką kasetkę od niego już kupiłam. Jaką? Mariusz, jesteś głodny? Nie, dziękuję. Zobacz tu ile mięska. Częstuj się, słuchaj. Ty to weź mi, co? I dasz mi, jak będziemy wyruszać. Czołem, gotowi? Słuchajcie, ja jadę jeszcze skóry sprzedać, a ekipa zaraz będzie tutaj. Będzie Lucyna, idzie Lucyna już. Kurwa, mać to... O, dobra. Dobra, jedź, bo padna. No jadę, pada strasznie. Dobra, skóra świni, 2 sztuki. Zmienili ceny chyba. Skóra owcy, dobra. No bo trzeba pojedynczo sprzedawać, chyba lepiej pojedynczo. A pierdolę, burza. No burza jest, burza. Nie, przestało brzmiać. Jest burza. O, Mariuszek wstaje. I co, udało się? Tak, raz nie trafiłem, dałem Adasiowi. Co ty tak mi nic nie dawał. Co ty się tak patrzysz w niebo? Kto? Ty. No jest piękne. Ej, wyłączcie to radio, bo nic nie słychać. Już. Przepraszam bardzo, kto mi do motorka ciągle zepsute grzyby wrzuca? No to przecież już jest przesada. Adaś, naprawdę, no. Ale Mariuszek, to jest prezent przecież. No ale prezent, no zepsute grzyby, no. No ale to ostatnio też patrzy, kurwa, zepsute prawdziwe. Na szczęście to zauważyłem i mogę to po prostu stąd wyjebać, no. Adaś, zepsute grzyby. No zepsute grzyby. Ten jest dobry akurat. A to jest taki amulet na szczęście, żeby twój się nie psuł. No dobra, to go schowam. To go schowam do plecaka. Chodź do pięknej Livonii. Pokażę ci, jak się wina. Może założyć jakąś wytwórnię muzyczną. O, może. Znacie to? Tak. Cranberry z zombie? No. Tak. Znam. Tera, ta, 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 ra, ta, 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 ta. A dać pilnę, żeby się nie spaliło, dobra? Family! Dobra, idziemy? Idziemy. Tomek, idziesz? Gdzie? Na południe, na tą militarkę może. Tam jest dużo zwierzyny. Kurwa, jak będę się tak decydować, to zarabiorę motor i dojść. Jak chcecie pozwijać militarki, to... Możemy te faktory zwiedzić, później w nadborze jest militarka, później ta A polana. Na nadborem ten Radunin? Byliście tam? Chyba byliśmy, no. Więzienie może, no właśnie, więzienie było spoko. Kominiarka. Chcę poczuć ten gaz. Patrz, co to jest, co to... Ej, cofajcie, patrz co to jest, kurwa. Co to biegnie? O kurwa, ty. Co to na takie jest? Coś się nie umawiałem. Czekaj. Trochę ich biegnie. 4 sztuki. No, nieźle. Chłopaki. Dostają po głowie jakby co. Także... O! Przyspieszają tempa. Oho! Czemu wszystkie do Lucyny? Ja nic, odmawiam. Wow! Odejdź, Adam, odejdź! Chodź tu, kurwo! Mi się wyprost strzeliło, czy ty jesteś jakiś nienormalny? Jak działa ten twój radar? Są chyba klikery. Leży. Wyklikał się. Kurwa,
kurwa pusty. Ale dobra, no w końcu jakieś emocje, w końcu coś się kurwa dzieje, dobrze. Coś zrobiła, coś ściągnęła za... Do ciebie szedł, on do ciebie szedł. Obroniłem się. Ciebie szedł. Obroniłam cię, no, nie ma sensu. Bo już łom wyciągałem. Wow, karta dostępu! O kurwa. Karta dostępu? No, no, no. Może słuchaj... do tego baraku z tą skrzynią zamkniętą. Możliwe, możliwe. Pokaż tą kartę? Nie, nie było tam nic. Bajtowałem tylko. Jerzyk. A Jerzyk? Myślę. Jerzyk śpi z nami. Dobry. Dobry. O, a to pan M. My się strzelaliśmy z NATO pod Bimbrownią. A, witam serdecznie, tak. Jak tam? No, Andrzej jest tam. Witam, witam, witam. Dobrze. Jakieś tu strzały, tam strzały, tu strzały. No, słyszeliśmy też, słyszeliśmy też. Ja jestem tutaj taką większą ekipą, jest napierdalanka cały czas, no. No, bo tam bandyci są w takim jednym wielkim hangarze, wie pan, i oni często tam strzelają. A proszę mi powiedzieć, jak wygląda sytuacja z tym gazem taki, który jest niedaleko tego Raduina całego? Tam jest cały czas ten gaz? Cały czas, no. Cały czas, okej. Raduin jest cały czas w gazie. No ja tam widziałem, że takie dziwne zarażone, że wyleciały do nas tego gazu z 4 albo 5 sztuk, no. No, one lubią wychodzić sobie stamtąd i... dosyć sporo ich tam jest, że tak powiem. Mhm. Byliście w środku? Nie, jeszcze nie. A, ciekawe co tam jest. Widziałem jakąś tam wieżę, jakieś tam przez lornetkę, ale nikt nie podchodził, no. Jest cukieraski na pewno. No coś tam kurwa mocnego może słodycze być. Słodycze. Słodycze dobre mogą być, no. Dobra, lecę. Miłego, lecę, miłego, cześć. Spanko wzywa, no powodzenia. Dobry. Wow. Odwrócił głowę, widziałeś to? Widziałeś to, widzu? Ha! Ja! Jeszcze kurwa! Pokroję cię! Moim ostrzem mocy! Ja powiem wam tak, no to lutu będzie w brud. Ty, a w ogóle chodź, bo ty wyglądasz podobnie do mnie. Zdejmij te okulary. Słuchaj, zróbmy im pranka. Przebierz się w moje ciuchy, a ja się przebiorę w twoje. Tylko nie łap Lucyny za tyłek. Mhm, idziemy. Kurwa, jak ty wyglądasz? Musimy się cofnąć w drugą stronę, więc zapraszam bardzo serdecznie. Mariusz, co nic nie mówisz? Nie, czekaj, stój. Stój, zatrzymaj się. Nie, Mariusz. Mariusz. Kim jest ten człowiek? Nie bieg szybem. Mariusz nie ma brązowych drzwi. Pokaż się na chwilę. Poczekaj. Stop. Włącz, nie źle. Nie wiem. Możemy albo wrócić. To Mariuszku, grzybiasz się okradł. Zamieniliśmy się ciuchami. Dobra, można się odmienić, chodź. Mariusz, przecież ty jesteś blondynek, nie taki. Że tak po... Tak po... Mariuszek mi nigdy tak nie pokazuje. Za bardzo się w rolę wczułem. Czyli poznałaś męża? No tak, ty mi tak nie pokazujesz, Mariusz. Takich gestów. A co pokazał? Pokazał mi... O właśnie. Blisko jest, uwaga. Leży chyba. Oni żyją? Nie świruj. Ano, żyją. Spokojnie, spokojnie. Serio? A, dobra. No. Kurwa. No bo mówię, strzelaj do niego, to stoi i leży. A ja do niego tam strzelałem, kurwa. Zajebałem kasę, cicho. Mi tak zajebał, że mi brak... Jest okej. Okay. A to, czy ja dobrze słyszałem, że jakiś drugi jest gdzieś tutaj? Nie. Nie, jeden. Nie, to był ten chyba właśnie. Nie, bo on zajebał.
on potem wrócił z powrotem. O tym mówię. Z artykułu kodeksu karnego każda nieupoważniona osoba, która wkroczy na teren niemieckiego kraju, zostanie pojmana lub zlikwidowana. Co? Co jest? Zgodnie z artykułem 190 kodeksu karnego każda nieupoważniona osoba, która wkroczy na teren jednostki wojskowej, zostanie pojmana lub zlikwidowana. Major Imbryczek. Znacie takiego gościa? Tak. Tu, nie, to nie tu. Nie tu, to nie tędy. Jest ten mój tutaj, FX? 3000 kosztuje ten FX. A ty, Mariusz, jaki plan? No jeszcze tą jedną militarkę tu zobaczyć, nie? O 6. No i co potem? A potem się zobaczy. O kurwa, trochę ich jest. O nie, generał, ja pierdolę. Zauważył mnie generał. LDT. Mariuszek ma teorię, że Tomek się po prostu wkurwił, że nie miał tych pieniędzy i poszedł gdzieś. Ty mi kasę zajebałeś? Ja myślałem, że mi wypadła przy restarcie z apteczki nieźle. Co? No ja mam tą kasę. Czekałem, aż będziesz mówił, gdzie ja mam tą kasę. Ja wtedy bym wyciągnął. Myślałem, że ty wiesz, że ją mam i że się wkurwiłeś. Wygląda jak idealne miejsce do spania. Halo. Panowie, odbiór. WD-40. Poczekaj, przyłóż radio. Przyłóż radio do tego. No, nacieraj. Może się odezwą. No, najbliższa wioska to chyba tutaj teraz. O! O! Proszę. O, randkowicze. Będziemy broń kupić. Cześć. Co? Ale nie kupiliśmy, bo zgubiłem pieniądze. A jeszcze po drodze... A jeszcze po drodze liczyłem pieniądze. A to gdzie zgubiłeś? Może wrócimy tam. Dużo wziąłeś? Nie, w apteczce i domyślam się, że jak ratowałem życie naszemu kompanowi, to ktoś musiał je zajebać, albo wypadły z apteczki. Tak myślałem od razu, Adaś mi się przesunął do leba. Wiecie, że on poszedł? A dlatego dużo rzeczy kupował? No. Ja się zastanawiałem, on wyszedł tutaj. Przyszedł na to pieniądze. Z Longhornem przyszedł i z paczką amunicji. To ja mówię, Adaś, skąd ty masz to? A on mówi, znalazłem. Jeszcze mówi, Lucyna, masz tutaj 357? Ja mówię, dzięki. O, no nie zły. Ryszkowi ze dwie paczki, 308. No. O, to Adaś. No i poszedł od razu tutaj na tą militarkę. Mówi, że zabije tego dużego. Uzbroił się przed wojną. No. Poczekaj, widzę go przez okno chyba. Adaś! Adaś, gnoju! Oddawaj pieniądze! Ty kurwa! Dobra, leż tak. Jeszcze mu coś tam zostało. 1800 mu zostało. No, a było... 3700. 3700? Kurwa, to Adaś. Pieprzony, kurwa. No, może z nim pogadać, leży za domkiem pobity. Dawaj. Co? No dobra. Jak 3700 było? 3700. Co? Tyle to ja, wiesz co, ja mogę pokażę. No pokaż. Chodźcie. Aż co? Tyle to ja, wiesz. Dupę sobie tym można podetrzeć. Nie wyrzucaj, masz tyle samo, no. O, lepkie rączki do pieniędzy. Od razu lepkie. Po prostu Mariusza pieniądze się trzymają. Na ziemi leżało. Co ty wyrzucasz to? Luneta. Do karabinu KA. Ty, tu ktoś się zabudował w ogóle. Dobra, wejdźmy se do budki tutaj. Do zobaczenia następnego dnia. Cześć!